Dzień dobry, witam Państwa ponownie ze swojego studia nagrań. Dzisiaj chciałabym z Państwem pogadać. Pogadać. Naprawdę pogadać. Skupić się tak naprawdę na jednej bardzo ważnej rzeczy, która jest bardzo ciekawym zagadnieniem właśnie dla nas wokalistów, no i w sumie nie tylko, tak? Generalnie dla ludzi ciekawych, różnych, no w ogóle świata. Jest to zagadnienie, to jest pytanie. Zadam to pytanie. Czym różni się gadanie od śpiewania? Gadanie od śpiewania absolutnie tak naprawdę niczym się nie różni. Kiedy gadamy, również powinniśmy używać przepony w sposób prawidłowy. To nie jest jakieś nie wiadomo co. To jest mięsień, którego trzeba używać, nawet kiedy się gada. Więc to nie jest tylko zagadnienie dla wokalistów. Zwłaszcza w czasach, jakie mamy. Choroby oddechowe, tak? To jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, że prawidłowo oddychać i żeby uczyć się technik prawidłowego oddychania. Uważam, że lekcje śpiewu są super pomysłem na rozwijanie właśnie swoich umiejętności w tym zakresie. Kiedy gadamy, używamy przepony, kiedy śpiewamy, również używamy przepony. Kiedy gadamy, krtań jest w wygodnej dla nas pozycji, nie spina się, nie podchodzi nie wiadomo jak wysoko. Jesteśmy rozluźnieni, ponieważ nie skupiamy się tak mocno na tym, jakie my to teraz dźwięki z siebie wydajemy. Bo proszę Państwa, gadamy również na dźwiękach. Ja dziwiąc się, mówię wysoko, naprawdę, śmiejąc się, ja używam bardzo dużej ilości dźwięków, gadając do Państwa teraz nawet. Jakby ktoś to wziął, zapisał, to przepiękny by z tego utwór powstał. Znaczy utwór by jakiś powstał, nie wiadomo czy przepiękny, nie wiadomo. Ale tak naprawdę, proszę Państwa, śpiewanie od gadania różni się jedną rzeczą, mianowicie tajemnicze słowo, może dla niektórych tonacja. No właśnie. Tonacja. Przygotowałam dla Państwa specjalnie w przerwie instrument, ponieważ tutaj będzie on bardzo pomocny, żeby jak gdyby wyjaśnić, o co tak naprawdę z tą tonacją, z tym gadaniem, z tym śpiewaniem chodzi, tak? Czyli kiedy gadam, nie sobie gadam, ja używam różnych dźwięków, jak teraz Państwo widzą, gadam sobie, gadam, ale teraz nagle dostaję tonację. C-dur, piękna tonacja. No i teraz ja gadam, ja gadam, ja gadam, ale czuję i słyszę tonalność i będę starała się gadać na tych dźwiękach, to znaczy śpiewać na tych dźwiękach, bo mam tonację. Teraz mam też tonację i staram się gadać na tych dźwiękach, bo mam tonację, to znaczy śpiewać, tak? Bo tak naprawdę śpiewanie od gadania różni się jedną rzeczą, właśnie w śpiewaniu jest tonacja, a w gadaniu tonacji nie musi być. I od cała filozofia, proszę Państwa. Tajemnica zdemaskowana. Pozdrawiam, do zobaczenia za tydzień.